Zgoda. Ja pozwolę sobie na ripostę, ale wobec nawet trzech głosów, bo i pana Trzaskowskiego, pana Staroświelca i pana Mikkego. Nie jest tak, że Warszawa nie ma żadnych planów ewakuacyjnych czy planów zarządzania kryzysowego, bo tak się składa, panie prezydencie, że je panu akceptowałem jako wojewoda mazowiecki i po kilku próbach udało się panu złożyć kompetentny dokument. Jeżeli chodzi o liczbę schronów, jest ich za mało i trzeba je budować. I to, co pan powiedział, przegląd schronów był na wniosek ministra Kamińskiego, przeprowadzony w całej Polsce. Jeżeli chodzi o kaftan bezpieczeństwa, nie, po prostu musimy wybrać innego prezydenta.